Jak się pan czuje w pejzażu dźwiękowym współczesnego miasta? Czy są takie dźwięki, które są dla pana interesujące, ciekawe, a czy są też takie, których pan zdecydowanie nie lubi? Ja nie mam żadnych problemów z dźwiękami miasta. Takie rozróżnienie na pejzaż hi-fi i lo-fi jest mi dość obce, to znaczy według tego podziału, który kiedyś zaproponował Murray Schafer, a więc hi-fi jako pejzaż, gdzie jest niski poziom szumów, raczej wiejski niż miejski, prawda? Raczej nocny niż dzienny. No i lo-fi, czyli ten wysoki poziom szumów w mieście, hałasu, ulicy. Tu chyba dobrym przykładem byłoby otwarte okno mieszkania Johna Cage'a, jeśli dobrze pamiętam, na 6 Avenue w Nowym Jorku. Lubił te odgłosy, lubił je słuchać. Nie mam żadnych problemów i lubię te dźwięki, lubię dźwięki miejskie. Natomiast mam innego typu rozróżnienia. To nie znoszę dźwięków, które są pełne przemocy, w których jest rodzaj gwałtu, nienawiści. Ja sobie przypominam, w 1982 roku plac zamkowy w Warszawie, gdzie odbywała się 1 maja ogromna demonstracja. Po jednej stronie byli ustawieni demonstranci bliżej Starego Miasta, po drugiej stronie, bliżej krakowskiego przedmieścia, stało ZOMO, armatki wodne, przygotowane gazy łzawiące. I ja tam nie wytrzymałem tamtych emocji, to było nie do zniesienia. A jeszcze bardziej to, co się potem działo. No i różne są formy emocji, niekoniecznie wyrażają się w krzyku czy rozkazach, które wydaje dowódca jakiejś grupie żołnierzy z OMO. Mogą być to ciche, spokojne słowa, które wówczas wygłaszał, trochę wcześniej wygłaszał Jaruzelski do narodu, mówiąc o tym, że właśnie wprowadza stan wojenny. To jest przemoc. Był gwałt na narodzie. No więc ja takich dźwięków, i takich słów, i takich idei nie znoszę. Ja również myślę o samym szumie, który jest pewnego rodzaju medium dźwiękowym, charakterystycznym dla współczesności. Bardzo często używany taki właśnie barwny szum, nie biały szum, nie pełne spektrum, ale filtrowany szum jest przez kompozytorów zajmujących się muzyką komputerową i bardzo często są to właśnie takie długie pasma tego szumu, wolno zmieniające się. Wiele takich utworów słyszałem i to chyba jest dźwięk charakterystyczny dla współczesności, dlatego wykorzystywany też w muzyce. Takie wrażenie, że to jest nasza naturalna audiosfera. Tak, to wszystko, co dzieje się naokoło nas na ulicy. Jestem w stanie wysłyszeć w bardzo wielu sytuacjach, takich właśnie, gdzie jest wysoki poziom hałasów silników, wysłyszeć dźwięki, które są krokami przechodnia, jakimś odgłosem
przyrody, chociażby mew, które krążą co sobota i niedziela nad śmietnikami w Warszawie, bo akurat wtedy jest okazja, żeby się pożywić, bo dopiero w poniedziałek zostaną te śmieci wyniesione i mogą z tego korzystać. Więc jest dużo bardzo delikatnych dźwięków, które można wysłyszeć wśród tych szumów silników. Czy pan dostrzega w ogóle tę zmianę w audiosferze? No tak, oczywiście, że tak. No jestem już na tyle stary, że pamiętam dorożki jeżdżące po Warszawie, wozy z węglem, również kapele podwórkowe, które do dzisiaj krążą gdzieś po niektórych dzielnicach. A był na przykład taki gość, który przychodził na nasze podwórko ostrzyć noże. I charakterystyczny dźwięk maszyny do ostrzenia noży. A więc sporo jest takich dźwięków, których nie ma, a które pamiętam. Myślę, że ten właśnie stukot kopyt końskich o bruk to jest coś, co jest najbardziej inne niż to, co w tej chwili jest w pejzażu dźwiękowym miasta. Na pewno pan się zetknął z tymi nagraniami, które ja robiłem z różnych pół roku, tak? I została wydana taka właśnie, nie płyta, tylko cztery płyty, album z czterema porami roku w miejscach, które właśnie są, które pokochałem i które w dalszym ciągu lubię i często tam jeżdżę. I to są właśnie takie miejsca, które wryją się w pamięć, bo wryły mi się w pamięć, bo tam wielokrotnie przebywałem i lubię tam wracać. Takie jak na przykład Krynica Górska i Jaworzyna na Krynicy, gdzie po prostu wielokrotnie powracaliśmy z nartami, albo jak najdłużej jeszcze. Więc ten dźwięk nart to jest dla mnie coś bardzo miłego. Przez całe lata pracowałem na Starówce, na Starym Mieście, bo tam się mieściło biuro Festiwalu Warszawska Jesień, który prowadziłem przez kilka lat i Związku Kompozytorów, gdzie też pracowałem. No więc to jest to moje miejsce w Warszawie, gdzie dobiega muzyka z okolicznych kawiarenek. Tak jak panu powiedziałem, jestem przeciwnikiem gwałtu, przemocy, agresji, wyrażania takich negatywnych emocji na ulicy. I to mnie odpycha od niektórych miejsc, gdzie coś takiego się zdarzyło. Albo staram się o tym zapomnieć, że coś takiego było. Nienawidzę wojen i nie chciałbym, żeby ktokolwiek nawoływał do przemocy, do wojny. Koniecznie chciałbym pana zapytać o tą oprawę muzyczną w czasie tej rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Ja wszystkie myślę, że powinno się przypominać cały czas.
o tym, że coś takiego się wydarzyło, że były obozy koncentracyjne, że ginęli tam ludzie, że jeden naród pozwalał sobie na to, żeby niszczyć inne narody, żeby powodować eksterminację, że to, że ten, i dlatego myślę, że ten podział na narody, który powolutku próbuje rozpuścić Unia Europejska, jest tak, tak ważny, ponieważ bardzo często to myślenie narodowe, myślenie o różnicach powoduje to, co, z czym nie chcę mieć do czynienia, a więc te negatywne emocje, a więc ten gwałt, tą przemoc, nienawiść. Ja zostałem zaproszony z Jurkiem Kaliną. To wybitny twórca niezwykłych obrazów. Jego pomysł, żeby zapłonęły szyny, bo to tor, ten tor, którym przywożono więźniów, płonął. I ja bym chętnie za sekundkę przeczytał panu, dobrze, to co napisałem wtedy. Natomiast jakie dźwięki tam wybrałem? Prościusieńkie fale dźwiękowe elektroniczne, które się bardzo wolno zmieniały. Prawie się nic nie działo. Słuchaj, pamięta pan to, takie fale? No właśnie, bo wie pan, to nie były marsze wojskowe. To były takie fale, które były jak zatrzymanie czasu. Coś trwało, one się bardzo wolno zmieniały. Ich harmonie się bardzo wolno zmieniały. I na ich tle mówiono, że teraz podchodzi do składa, zapala znicze, jakiś książę, albo jakiś prezydent, albo ten. I były werble, podchodził i potem znów następny. I to tylko tyle było. I one temu towarzyszyły. Na zmianę, to znaczy to tworzyło, taki przekładaniec był z muzyką Jana Sebastiana Bacha. Jedną z fug ze zbioru Kunst der Fuge, graną przez kwartet, smyczkowy kwartet węgierski, nie pamiętam w tej chwili, co to za kwartet. I te moje fale elektroniczne, prościusieńkie, na przemian z tą fugą, tworzyły cały podkład. Nic więcej tam nie było, tylko to, a potem jeszcze Agata Zubel zaśpiewała taką krótką pieśń na końcu i chór Camerata Silesia, ale to już było na końcu, zaśpiewał fragment, jeden z moich psalmów. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. I to była całość. Natomiast ten Bach też był świadomie użyty. To przecież kto, jak nie kultura niemiecka właśnie, stworzyła takie podwaliny pod tak wybitną sztukę, jaką tworzył Jan Sebastian Bach. Więc oczywiście, że ja zadałem, że ja ten utwór wziąłem w pełni świadomie. Niech każdy sobie zada pytanie, jak to jest możliwe, żeby ten sam naród pozwalał na takie rzeczy. Ten, który stworzył takie pomniki i takie dzieła, które cały świat kocha. Coś absolutnie niezwykłego. A może, żeby ten naród sobie sam zadawał takie pytania. A teraz bym chciał przeczytać, bo to jest coś dla mnie szalenie ważnego, to święto. 60. rocznica wyzwolenia obozu śmierci Auschwitz-Birkenau. Zostałem zaproszony wspólnie z Jerzym Kaliną do przygotowania oprawy muzycznej uroczystości, na którą z całego świata zjechali prezydenci i królowie, m.in. Władimir Putin, Moshe Katsav, Jacques Chirac, Horst Keller, Wiktor Juszczenko, Dick Cheney, książę Edward, prezydenci Włoch, Litwy, Estonii, Chorwacji i wielu innych. A my z Jurkiem przez dwa dni na obozowej rampie na mrozie przygotowywaliśmy to wydarzenie od strony artystycznej i technologicznej, zajmując się na przykład sprawami nagłośnienia. W dniu rocznicy wyzwolenia obozu, 27 stycznia 2005 roku, mróz był najgorszy.
i od rana padał śnieg. Robiliśmy kolejne próby, w których przeszkadzały nam służby dbające o bezpieczeństwo. Politycy spóźnili się ponad pół godziny, a potem wszyscy oni, a także przedstawiciele różnych religii przemawiali i przemawiali. Cały czas stałem przy konsolucie dźwiękowej, bo co pewien czas w przebiegu tej uroczystości zaplanowane były różne efekty dźwiękowe, na przykład nagranie gwizdu lokomotywy i wjazdu na rampę pociągu towarowego i muzyka. Na przykład towarzysząca ceremonii zapalania znicy przez delegacje poszczególnych państw i to trwało przez ponad pół godziny. To wszystko na mrozie. Każdy z nas, obecnych tam techników, muzyków, był tam także śpiewaków oczywiście, był to także Jurek Kalina, dyrygent Wojciech Michniewski i ja. No i tak przytypowaliśmy, waliliśmy się w piersi, żeby jakoś się rozgrzać. Niewiele to pomagało, już więcej dawała gorąca herbata. Wreszcie z ponad pół godziny, nie, ponad godzinnym opóźnieniem doszliśmy do zaplanowanych w porządku uroczystości dwóch pieśni kończących tę uroczystość. Churalnej El Male Rahamim, wykonanie sześcioosobowego chóru stojącego przez cały czas trwania uroczystości na mrozie, na wzniesieniu, gdzie chyba było najzimniej. No i wykonanie Agaty Zubel. I wtedy na dany znak, dany przez Jurka Kalinę, zapłonęły tory kolejowe na długości 800 metrów. Stałem przy konsolecie, byłem skupiony na dźwięku, ale kątem oka widziałem to wszystko, słyszałem i czułem, że dzieje się coś ważnego. Chór śpiewał, tory się paliły, ale większość polityków już zmierzała do swoich samochodów. Przecież zapalili już znicze, oddali hołd. Kiedy zaraz po trzyminutowej pieśni, zaczęła śpiewać Agata na trybunie polityków, gdzie przed chwilą były tłumy, kręciło się, a właściwie zbierało do wyjścia jeszcze kilka osób, a jak już oficjele dali znak, to cała reszta gości też ruszyła. I też zaczęła się zbierać do wyjścia, przecież już kilka godzin tak czekali na ten przyjazd polityków. A potem uroczystość i te długie przemówienia, zimno, niewyobrażalne. Pieśń Agaty to 2,5 minuty, Michniewski chór jak strażnicy stali nieruchomo na wzgórzu. Potem były jeszcze jakieś spokojne elektroniczne dźwięki, które miały towarzyszyć wchodzeniu, a były odtwarzane na prawie już pustym placu pod pomnikiem. Żołnierze też stali nieruchomo. Pomyślałem o jakimś podobieństwie, ale to już później, bo wtedy nic nie myślałem. Wtedy, jak już widzieliśmy, że koniec uroczystości, myśleliśmy wyłącznie o tym, żeby znaleźć się w samochodzie, gdzie można się ogrzać po tylu godzinach mrozu. Piszę to dzień później, ale moje palce u nóg pamiętają jeszcze ten mróz. Czuję go jeszcze teraz i będę czuł przez wiele tygodni. No to wydarzenie miało miejsce 27 stycznia 2005 roku, a ja do dzisiaj mam częściowy brak czucia w palcach. No tak, ale tam przy pomniku, na tej rampie, myślałem wtedy o ludziach, którzy godzinami musieli stać na takim albo jeszcze gorszym mrozie, wtedy gdy niemieccy oprawcy nie umieli zliczyć więźniów i powtarzali ciągle to obliczanie. Olali nas politycy. Myśmy wysłuchali wszystkich przemówień, oni nie mogli zaczekać tych 5,5 minuty do końca uroczystości. Ja się nie pocieszam myśleniu o sensie i znaczeniu sztuki. Martwię się tym, że dla wielu ludzi nie ma ona żadnego znaczenia. Już na koniec. Transmisja telewizyjna skończyła się jeszcze przed zapaleniem ostatnich zniczy. Przecież to jest długie, nudne, oglądalność spada. Tak może myślał decydent. Ale w gruncie rzeczy oglądalność była bardzo wysoka do końca transmisji. No a sam koniec uroczystości, składający się z dwóch pieśni płonących torów, nie okazał się odpowiednią klamrą dla poczucia formy autorów transmisji w polskiej telewizji publicznej. Tak właśnie instrumentalnie i bez żadnego szacunku jest traktowana często nasza praca. O, i tyle.